Bartłomiej Kurzeja, 10 lat Telewizji Narodowej, wypowiedź pod Zamkiem Królewskim w Warszawie. Pod Zamkiem Królewskim w Warszawie. Spotykamy się w miejscu publicznym, jak często to telewizja nasza robiła. I myślę, co możemy po tych 10 latach stwierdzić, że no, wyszedł nami niezły kabaret i do śmiechu, i do i różne tematy poważne były poruszone, chociaż czasem nieprofesjonalnie, czasem profesjonalnie, różnie. No ale przede wszystkim to trzeba podziękować tym, co chcieli nas oglądać. Jeżeli zburzyliśmy krew komuś i podnieśliśmy ciśnienie poruszanymi tematami, tymi poważnymi, to bardzo dobrze, bo były to tematy związane z Polską i z polskością. Owszem, jeżeli wrogów żeśmy zyskali, takich licznych, Elefredę kiedyś taka była, jakieś takie... Svaldonaj. Tak, Svaldonaj. Grand 7777. Tak, jakiś Arabucki, różni, no nie? Pod fałszywymi nazwiskami. Pod fałszywymi nazwiskami osoby, które od początku nas zwalczały, jakoś ich nie ma, a my jesteśmy. Pozdrawiamy widzów Telewizji Narodowej i myślę, że to jest jakby ważne. Telewidzowie Telewizji Narodowej, jedni nas nie znoszą, drudzy nas lubią. Wiem, że są osoby, które naprawdę czekają na każdy odcinek. Natomiast ja chcę powiedzieć tak formalnie. Telewizja Narodowa jest ideą, która ma trzy punkty. Polak trzyma kamerę, Polak rządzi na planie i poruszane są sprawy z punktu widzenia interesu narodowego polskiego. To są trzy podstawowe rzeczy i my do takiej telewizji narodowej zapraszamy każdego. Każdy może tworzyć taką telewizję. Co więcej, my specjalnie nie opatentowaliśmy, nie zgłosiliśmy nigdzie tej nazwy. Nabyliśmy na zasadzie nabycia i mamy do niej prawo. Natomiast, jeżeli ktoś chce stworzyć telewizję narodową, może to zrobić. Natomiast w sądzie nie będzie w stanie nam zabronić używać tej nazwy. Tak to zorganizowaliśmy i dbamy i Państwo zapewnimy. Zapewniamy Państwa, że dopóki żyjemy, zadbamy o to, żeby każdy Polak, który chce trzymać kamerę, który chce rządzić na planie filmowym i chce wypowiadać się w sprawie z punktu widzenia narodowego polskiego, każdy Polak będzie mógł tej nazwy użyć. Oczywiście, użyć. To jest nasz prezent dla Polaków. To jeżeli to będzie z założenia służyło Polakom. I ważną rzeczą też jest, po tych 10 latach takiego uderzenia się w pierś, bo to trzeba się uderzyć, dużo rzeczy żeśmy zrobili, może nie takich jak powinno, ale wykopanie Geremka to akurat film kultowy. Tak, to Piekielny Kocioł dla Michnika. Tak, było parę takich filmów, myślę, że fajnych, ciekawych i pod Żichem, co nagrałem, te lewackie gnidy. Tak, to do nich serce mają do siebie z brzydkim słowem. To było takie ważne, takie unaocznienie, że kto broni kłamstw, kto bronił kłamstw Aliny Całej. Tak, to było no, dużo materiał ważny. I wyszło to z założenia, że to ma być telewizja komórkowa. Takim drobnym sprzętem, który ktoś ma w kieszeni, zaczęliśmy może tworzyć telewizję. I ta idea jakby rozrosła się. Przy tym telefonie to był w ogóle kierat przy traktorze. No, mniej więcej takim, jak ja mam. Tak, Nokia N70 to był nasz taki pierwszy sprzęt. No. Potem był jakiś taki niezbyt dobry, ale już trochę lepszy aparat. To był chyba Canon. Aparat fotograficzny z funkcją nagrywania, no i potem pojawiły się kamery. Damian Bieńko w tej chwili już ma w ogóle taką fajną kamerę za 1500 zł, wiesz? Tak, ale to już jest naprawdę w porządku. Sprzęt z mikrofonem. No niech sobie ma, no, byleby jeszcze nie mieszał cywilizacji i kultur, no to może wtedy oj, będzie to dobrze. Słuchaj, to jest już lata nauki, ponieważ niestety, jeżeli chodzi o wykształcenie następców,
O, proszę, tutaj pan podszedł, robi zdjęcia telewizji narodowej. Szanowni Państwo, no to co, my udajemy się do lokalu, przypominamy, że sekwencja wydarzeń jest następująca. W całej Warszawie się pojawiamy, chcemy, żeby nasi redaktorzy byli i filmowali, co się da, polityków, ważne wydarzenia. Natomiast jeżeli ktoś gdzieś w Warszawie ma jakąś bardzo ważną sprawę, chce coś się poradzić, to nas znajdzie. Nas znajdzie, jest lokal. Czołem. Czołem wielkiej Polsce.